Przepraszam, właśnie dojłem krowę. Ludwik Montgomery, kolejne wielkie pytanie. Proszę Państwa, nadawany w latach mojej młodości program telewizyjny domowy przedszkole zafundował mi nie tylko trwały uraz psychiczny spowodowany niejasną relacją Krasnala Hałabały z dziećmi występującymi w owym programie, lecz również wylał na mnie wiadro zimnej wody dojrzałości, kiedy postanowił nie odpowiedzieć na pytanie, które sam podstępnie zadawał każdego dnia o godzinie 8 rano, gdzie jest słonko, kiedy śpi. Nie, przepraszam, może ja po prostu przeczytam tekst piosenki. Cały tekst, przepraszam. Gdzie jest słonko, kiedy śpi? Czy wilk zawsze bywa zły? Dokąd tupta nocą jesz? Możesz wiedzieć, jeśli chcesz. Miałem 4 lata. I chciałem wiedzieć. I się nie dowiedziałem. Tak się nie robi. Bardzo proszę puścić klip zawierający odpowiedź na to pytanie. Hello, my name is Dr. Richard Pelikan. I live in Poland and... Po polsku mogę? A, to w porządku. Dzień dobry, nazywam się dr Richard Pelikan. Jestem Afrykańczykiem polskiego pochodzenia. W instytucie pracuję od 3 miesięcy. Ważniejszym pytaniem wydaje mi się jest, czy słonko w ogóle śpi. Dlatego w tym celu wraz z ekipą stworzyliśmy kombinezon do chodzenia po słońcu. Tak, mówimy absolutnie o możliwości chodzenia po słońcu stopą ludzką. Możemy o przechadzaniu się po słońcu, o zwiedzaniu, robieniu zdjęć i wycieczkami z rodziną. Też zależy, czy ktoś ma rodzinę. Nie. Szanowni Państwo, Kopernik 7. Nanocząsteczki, turbosprężarka, wychwyt kwantowy i odporny na uderzenia. Istota ludzka złożona z kości, skóry, paznokci mogła bez problemu dostać się na powierzchnię Słońca i po prostu po niej chodzić w celach eksploracyjnych, turystycznych. Najważniejsza próba promieni słonecznych w warunkach zbliżonych do tych panujących na Śląsku nie płonie. Nie płonie! Do pracy dojeżdżam 20, zajmuje mi to około 15 minut. Próba kombinezonu Kopernik 7, próba numer 752. Spróbujemy teraz zgiąć rękę. Słyszysz mnie? Lubię zjeść chlebek jakiś, szyneczką z serem żółtym nie przepadam. Dobrze, spróbujmy teraz zgiąć prawą rękę. Jesteśmy gotowi, kamera rejestruje, spróbujmy zgiąć rękę. Sukces! Stop, proszę wyłączyć. Astronauta zostanie wystrzelony z powierzchni Ziemi za pomocą rury długiej na kilometr, która będzie skierowana bezpośrednio w stronę Słońca. U podstawy rury następuje wybuch jądrowy, który po prostu wyrzuca astronautę, który spokojnie przelatuje na powierzchnię Słońca, ląduje na powierzchni Słońca. Na Słońcu panują dosyć wysokie temperatury, na pewno powyżej 100 stopni Celsjusza. Próbujemy próby ognia. Sporny. Pilot się dobrze czuje. Nie chadzam do kina. Jestem w tym momencie życia kompletnie oddany pracy. Zastosowaliśmy specjalne sprężyny tapczanowe, które pozwalają amortyzować. Dokładnie przy słońcu następuje moment hamowania, astronauta przechadza się po słońcu. A jak wróci? No. Jakoś musi wrócić, żeby nam opowiedzieć o tym wszystkim, prawda? Czy ja mam wrażenie, czy to jest zawsze ten sam człowiek? Marek? No bo on jest niepokojąco do siebie podobny, zdajesz sobie z tego sprawę, co?